Z początkiem 2020 roku nie spodziewałem się, że kiedykolwiek jeszcze pojawię się na tej cudownej platformie i cokolwiek wrzucę na swój kanał w postaci filmu albo po prostu zrobię live'a. Nie spodziewałem się tego tak samo jak nikt z nas nie spodziewał się, że ten rok przyniesie ze sobą coś, z czym wcześniej nie mieliśmy styczności. Nową rzeczywistość, w której musieliśmy nauczyć się żyć. Tematem koronawirusa zacząłem interesować się dopiero od ogłoszenia 11 marca zamknięcia wszystkich szkół i przejście na nauczanie zdalne. Starałem się od tamtego momentu być na bieżąco z jakimikolwiek nowościami z COVID-em związanymi. Nie wspominając już o tym, że dla mnie osobiście wiosenne zdalne lekcje były jak jeden wielki kabarecik, na który ani Ministerstwo Edukacji, ani dyrektorzy szkół, ani nauczyciele nie byli zwyczajnie przygotowani. Wtedy nie wiedziałem też, że 11 marca okaże się ostatnim dniem, kiedy do końca roku szkolnego z niektórymi nauczycielami zobaczę się i usłyszę po raz ostatni. W międzyczasie siedząc w domu zastanawiałem się, co sam mógłbym ze sobą zrobić, kiedy siedzimy zamknięci w czterech ścianach i nie wiemy, co ze sobą zrobić. Racja, mógłbym się po prostu uczyć, ale wolałem jednak znaleźć bardziej alternatywne rozwiązanie. Okazało się nim być, o zgrozo, powrót do nagrywania na YouTube z mojej strony. 19 kwietnia, po naprawdę bardzo długiej przerwie, wrzuciłem film z GTA San Andreas, który okazał się przyjąć przez was naprawdę szampańsko, co zmotywowało mnie do dalszego nagrywania. Kolejnym filmem okazał się być film z mojego nieudolnego grania w Skywars na Cube Game, który przyjął się jeszcze lepiej niżeli poprzedni film. Później doszły do tego Bedwarsy, SCB, The Bridge, nawet jedno wspólnie nagrywane z Assassinem, nie tylko na mój, ale również na jego kanał. W odskoczni od klocków nagrywałem też inne gierki, takie jak ETS, Auta, Crime Life, czy też wcześniej wspomniane przeze mnie GTA, ale pojawiły się też nietypowe filmy, tak jak na przykład próba zainstalowania aut, opowieść o rozpierdzielonej karcie sieciowej, oglądanie starych filmów z mojego kanału sprzed kilku lat, czy też najbardziej z tych wszystkich odstający, Assassin jako prowadzący w 100% jeden z filmów na moim kanale. To wszystko działo się w okresie wiosennym. Latem doszło Grańsko z rodzeństwem, które również przerosło moje najśmielsze oczekiwania, poradnik z Vegasa, który został nagrany na prośbę paru osób, którzy zwyczajnie poprosili mnie, abym go nagrał, bądź kontynuacja GTA San Andreas albo Skywarsów. Pod koniec wakacji, dokładnie 30 sierpnia, odszedłem z administracji Cube Game, a miesiąc później oficjalnie pożegnałem się z tym serwerem raz na zawsze. Okres ten był również dla mnie niemałą przerwą od nagrywania oraz poukładaniem sobie pewnych spraw, które były dla mnie jednak ważniejsze niż tworzenie filmów. Ponownie zmartwychwstałem pod koniec listopada, wrzucając Funny Moments podsumowujące moją dotychczasową twórczość na YouTube, gdzie później ukazały się kolejne filmy, takie jak film z rodzeństwem, ja grający w Rokecika z chłopakami, drugi odcinek z Out, bądź przechodzenie mapki Escape z dziewczynami. To wszystko zamyka film z życzeniami z mojej strony z okazji świąt oraz niedawno wrzucony przeze mnie kolejny film z jednego z najstarszych filmów na moim kanale. Przez te ostatnie 9 miesięcy dane mi było nagrać, zmontować i wrzucić aż 25 filmów. Proces tworzenia każdego z nich zajmował mi od co najmniej 2 do czasem nawet 8 godzin, ponieważ starałem się, aby każdy film był przygotowany od początku do końca dokładnie, a wszystko było zapięte na ostatni guzik. Zwyczajnie zależało mi na ich estetyczności, żeby jednak zaprezentować i pokazać, że właścicielem tego kanału nie jest tylko jakiś cymbał pajacujący przed kamerą i grający w giereczki, ale osoba, która tworzy filmy z pasji i wiąże z tą dziedziną swoją przyszłość. Za każdy obejrzany film, za każde pojedyncze wyświetlenie, za każdą subskrypcję, za każdy napisany komentarz, za każdą wystawioną przez was ocenę pod moimi arcydziełami, nieważne czy pozytywną, czy negatywną, należą się wam ogromne podziękowania z mojej strony. To wy w znaczącej mierze budujecie ten kanał, bo bez was tego wszystkiego po prostu by nie było i jestem wam za to wszystko naprawdę bardzo wdzięczny. Co przyniesie 2021 rok? Nikt z nas tego nie wie, ale każdy pragnie jednego, aby był lepszy niżeli 2020. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia bądź do usłyszenia. Cześć!